Przed nami rematch. Cody Rhodes zmierzy się ponownie z Randy Ortonem. Trzeba powiedzieć, że jest bardzo odważny Cody. Jego pierwsze spotkanie z tym panem nie było najlepsze. Randy Orton skupiony przed walką, podobnie jak było ostatnim razem. Trochę taka ironia, pogarda w wyglądzie Randy Ortona. Cody coś do siebie mówi. I rozpoczynamy walkę rewanżową. Cody Rhodes kontra Randy Orton. Dajesz jakieś szanse Cody'emu? A jedynie ucieczki. To podobnie jak ja. I mamy zwarcie. W tej chwili headlock. W wrestlingu wszystko możliwe. Na razie bardzo ładnie, ładne biodro za samą głowę z przyklęku i jeszcze raz to samo. No już teraz tak jest z policji i teraz... A i proszę! Trzykrotny headlock takeover i w tej chwili Cody się zerwał, ale Randy Orton go ostudził i mamy dropkick w wykonaniu Rhodesa. No, no, bardzo dynamicznie, wyskoczył wysoko. Pięknie kątnął Cody. Randy spokojnie obserwuje przeciwnika. Tak, to może go tylko rozłościć. Miało być kolejne zwarcie, ale bardzo sprytnie wchodzi kolanem. Seria klubów w plecy. W tej chwili uppercut za ciosem od góry i pchnięcie w narożnik. No i już wrócił właściwie normalny rytm tego pojedynku. I mamy Irish Whip, próba uniku, nie, bardzo ładne crossbody w wykonaniu Rhodesa, przejście do pinie. Aj, znowu niewiele brakowało. Ale ja myślę, że takie próby to tylko rozłoszczą Randy Ortona. Teraz podejrzewam, że nie będzie chciał tylko wygrać, ale jeszcze trochę pomęczyć. Bardzo sprytnie Rhodes się wydostaje i mamy roll-up, jeden, dwa. Nie. Aj, ale było bliziutko teraz. No ale proszę, potężny cios. A szczepnął ręką Randy Orton. Taką siłą go uderzył. Cody oszołomiony. I w tej chwili... I znowu to, co przedtem. Ten taki backbreaker. Wow, nawet go nie przeciągnął, tylko od razu zostawił właśnie na plecach specjalnie, żeby jeszcze bardziej zabolało. Zwróć uwagę, z jakim spokojem, opanowaniem i skupieniem Randy Orton walczy z Cody'm. Kontroluje cały czas ten pojedynek. Teraz ta chyba ścieżka właśnie niezdrowia. Tak jest. I teraz będzie, chciałem powiedzieć kończyny, ale tu główeczkę jeszcze przydepną. I teraz rączkę. Przedtem nogę. Jest to jakiś sposób na osłabienie przeciwnika. Nie jest może zbyt efektowne, walki. Ale na pewno skuteczne. Na pewno nie jest to też sportowe. Bardzo lekceważące takie klapsy, no ale dobrze. Tak jest. Odpowiedź szybka Cody'ego. Jeszcze raz. No i teraz podaj. Znowu taki klapnięć. Raz łokieć. Jeden, drugi. Rozpędził się. Mam odbiciony jej dropkick w wykonaniu Ortona. Ale nadział się. Bardzo ładna akcja. Ogromne doświadczenie jednak Ortona. Jeszcze Angry Stomp w głowę Cody'ego. To dokładnie można powiedzieć, że to jest Angry, wiesz? W tej chwili w narożniku i mamy pchnięcie w liny. Ale z niesamowitą siłą, no że właśnie, Cody... Zbił się aż to już ten sam w sobie ten Irish Whip był chwytem. I mamy potężny uppercut. I jeszcze klap w plecy. Łokieć na dokładkę i kopnięcie. Brzuch. No Randy Orton tak jakby tej pastwił się nad przeciwnikiem. No tak, chce pokazać chyba ojcu. Już chyba nie będzie chciał tylko wygrać, ale jeszcze będzie chciał go właśnie tak zmaltretować. Tutaj troszeczkę mi się przypomina ten, którego widzieliśmy tydzień temu. Snicki. No tak. No, ten trochę lepiej wygląda. Zdecydowanie. Ale uśmiech należy do Snickiego. I w tej chwili... Będzie kolejny Irish Whip, Oliny tym razem. Przejście, ale mamy roll-up i próba 1-2, nie. Znowu. I mocny clothesline. Jaki. Aż go prawie zawinęło. Coś niesamowitego, ale bliski był właśnie zwycięzca. Może takim czymś jeden, zaskoczyć. 1-2, nie, Cody wydostaje się. Jednak jeszcze kontroluje walkę.
Może taką sytuacją zaskoczyć Andy Ortona. Tu mamy powtórkę. Proszę bardzo, jak ładnie się zawinął na nodze i momentalnie przyłożenie. Ale ten clothesline uspokoił zapędy Rhodesa. Wyrwał go, z, można powiedzieć, z butami. Mieliśmy headlock, ale w tej chwili wydostaje się cios za cios. Rhodes. No, skąd jeszcze siła w tym człowieku? Mówi oczywiście o Cody'm. Tak. On już ledwo się słania na nogach, a jeszcze się stawia. O-o! Bardzo sprytnie i tak troszeczkę właśnie poniżająco zaatakował Randy'ego Ortona w momencie, kiedy ten szykował się do backbody dropu. W tej chwili Cody szykuje się do akcji wysokiego ryzyka. Ale tu go właśnie zgubiła ta nonszalancja. No i teraz będzie missile dropkick, czy coś nowego przygotowałem. Jest. I opa, missile dropkick, ale nie, Randy Orton wydostaje się. Okazuje się, że Randy... Oj, proszę, szykuje się. To już znamy. A już wiemy. RKO. I mamy finisher. RKO. Pin. 1, 2, 3, tak jest, mamy pin. A trzeba przyznać, że w ładnym stylu zakończył ten pojedynek Randy Orton. Mógł wcześniej, ale i tak trzeba przyznać, że no nie zachowywał się do końca, jak to kiedyś potrafił. Mamy powtórkę tego missile dropkicku. Unik Randy'ego Ortona i przygotowanie się do RKO. I RKO, które w tej chwili widzimy. Potężnie ściągnął głowę do maty. No, potwierdził swoją klasę Randy Orton. Na razie Cody nie ma co szukać. Ale zaraz, zaraz, czyżby walka znowu miało nastąpić to, co było wobec HBK'a i RVD? Jest American Dream, Dusty Rhodes, ojciec Cody'ego. Wtedy nie doszło do tego, ale teraz i to jest szans. To właśnie, American Dream, Dusty Rhodes. Seria tych ciosów, które uwielbiała Ameryka przez tyle lat. Tak jest. Kiedy Dusty Rhodes walczył jeszcze w ringu. Lata 80., 70. nawet pamiętają. Tak jest, takie fani proste go z przytupem. No, trochę późno ojciec przyszedł, ale jak to się mówi, lepiej późno niż za późno. No tak jest, publicznie skanduje. Ale czy to im pomoże? Teraz to już jest i tak już po fakcie, ale przynajmniej nie pozwolił ojciec, żeby już po zakończonym pojedynku jeszcze maltretował jego syna. A i w bardzo godny sposób zgonił ojca. Ale zwróć uwagę, że Randy Orton się szykuje chyba do jakiejś dziwnej akcji. No właśnie, no właśnie, jednak Dusty Rhodes jest chyba kolejnym na liście. Publiczność daje wyraz temu zachowaniu, jakie pokazał Randy Orton.